Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Ten fragment z Ewangelii świętego Jana to jest środek trzeciego rozdziału, kiedy Pan Jezus rozmawia z Nikodemem. Rozmowa, która jest w nocy o powtórnym narodzeniu. I Pan Jezus mówi bardzo ważne zdanie w odpowiedzi na wątpliwości, które ma Nikodem, ale które jednocześnie mają ludzie świątyni. Wówczas to był Sanhedryn, kapłani, dzisiaj też ludzie świątyni, kapłani, ludzie wierzący mają te same wątpliwości, które dotyczą zbawienia. Kto będzie zbawiony, czy moi bliscy będą zbawieni, czy ja będę zbawiony? Jak się modlić o zbawienie dla moich bliskich? Bo myślimy, że jeszcze ze mną to może nie będzie tak źle, ale nasi bliscy odeszli od Boga, byli daleko. Jak się modlić o zbawienie dla naszych bliskich? Kto będzie zbawiony? Wszelkie tego typu pytania, które również ma Nikodem i ma dzisiaj Kościół, albo nie tyle Kościół, co ludzie Kościoła. I nauczamy w różny sposób na ten temat. I na to Pan Jezus odpowiada: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swojego Syna, aby świat potępił, ale żeby świat został przez Niego zbawiony. I na te słowo, które mówi nam Pan Jezus, że On przyszedł, aby zbawić każdego człowieka, świat cały, każdego człowieka, żeby każdy, cały świat mógł być w niebie, na to dzisiejsza modlitwa, którą słyszeliśmy, dlatego wziąłem tę kartkę z modlitwą, którą czytałem na początku, tak zwana kolekta. Przeżywamy misterium paschalne, dzięki któremu człowiek odzyskał utraconą godność i nadzieję zmartwychwstania. Aby człowiek odzyskał, my, człowiek, ja, żebyśmy odzyskali utraconą nadzieję zmartwychwstania. Utraconą nadzieję na zbawienie. Czy my tę nadzieję na zbawienie tracimy? Patrząc na nasze modlitwy, bardzo często tak. Bo odpowiedzią na to, co Pan Jezus dla nas zrobił, że On już oddał życie, żeby zbawić świat, żeby zbawić każdego człowieka, odpowiedzią z naszej strony może być tylko zaufać. Bo Jezus już wszystko zrobił. Zaufać i że ja chcę pełnić, Jezu, Twoją wolę. Iść za Twoim Słowem, być na ziemi człowiekiem świętym. Tego pragnę, chcę iść za Twoim Słowem. To jest jedyne, co możemy dla zbawienia, dla przyjęcia zbawienia przez nas, nasze rodziny, naszych bliskich i cały świat. Bo to Bóg już zrobił wszystko i On oddał życie za każdego członka Twojej rodziny, za wszystkich naszych rodziców, rodzeństwo, dzieci, wnuki, za każdego. Już oddał życie. I już ich zbawił. I przyjąć to słowo, że Bóg jest tak dobry, że On to już zrobił. Odzyskać nadzieję zmartwychwstania. Bo ją tracimy. W obliczu zła ją tracimy.
w obliczu zła, które widzimy, które my sami robimy, robią nasi bliscy, w obliczu różnych okoliczności, w których jesteśmy, w obliczu śmierci, braku pojednań, zaskoczeń śmiercią i tak dalej. I myślimy czasem, że w takim razie potrzebuję na nowo Boga o coś uprosić. Potrzebuję, jeżeli coś potrzebuję, to na nowo Bogu zaufać. I w tym zaufaniu, w nieskończoną dobroć Boga, to zaufanie, że Ty Boże jesteś tak dobry, że moja głupota, że głupota moich bliskich jest, nie ma tej mocy zniszczyć Twoją dobroć. I w tym zaufaniu jest nadzieja. W tym zaufaniu, że Bóg jest tak dobry. W to, żeby wchodzić w dobre serce Boże, bo On posłał na świat Syna, żeby zbawił każdego człowieka, cały świat. Jeżeli chcemy się modlić za naszych bliskich o zbawienie, za siebie, za naszych bliskich, a każdy z nas gdzieś ma pytanie o kogoś. Te pytania się tworzą, będą wracały, będziemy znowu tracili nadzieję, bo jakieś myśli będą wracały i wtedy wracać do tego, Jezus już wszystko zrobił. Nasza modlitwa o zbawienie naszych bliskich to jest wchodzenie w serce Boże z zaufaniem w Jego dobroć nieskończoną, w Jego miłosierdzie nieskończone. Ale znowu przed oczy staje od razu, ale przecież jest zło. I my to zło robimy, i nasi bliscy. Wracaj nie do dzieł diabła, nie do dzieł złego, ale wracaj do tego, co jest dziełem Bożym, co Bóg uczynił. I pytanie o zbawienie to jest pytanie, co ma większą wartość. Nie patrz na siebie, bo to nie my zbawiamy i nie nasza modlitwa. Ale co ma większą wartość? Co ma większą siłę? Dzieło diabła czy dzieło Boże? I na nowo odbudować zaufanie tylko dzieło Boże. Zaufanie w to, co Bóg uczynił i że Jego woli zbawienia chcę ufać, w niej być, być w tym sercu i nie martwić się o to, co się dzieje dookoła, tylko wchodzić jeszcze bardziej w zaufanie, w przylgnięcie do Boga, że On jest dobry, całkowicie dobry i tylko dobry i chcę być w Jego cierpiącym, dobrym sercu. Cierpiącym niesprawiedliwość, nieskończenie dobrym. Jego działanie ma nieskończenie większą moc niż jakikolwiek grzech na ziemi. To jest nadzieja, którą potrzebujemy odbudowywać. To jest modlitwa o zbawienie naszych bliskich. To jest to zaufanie w Boże miłosierdzie, które przypominamy sobie, że jest nieskończone. Przez Jego mękę i miłosierdzie dla nas i całego świata. W tej męce i w zmartwychwstaniu jest nasze życie. Powtarzamy to, żebyśmy bardziej ufali. Nie żebyśmy zmienili Boga, ale żebyśmy bardziej ufali i bardziej byli w Jego sercu bez cienia wątpliwości. A te wątpliwości pojawiają się, bo przypominają nam się fakty. Fakty złe z naszego życia, z życia naszych bliskich. Wtedy zrób wagę swojej nadziei. W czym pokładam nadzieję? W tych faktach naszych błędów, grzechów, czy w fakcie, że Jezus oddał życie, że On przyszedł zbawić każdego człowieka. I zachęcam do ciągłego wracania do adoracji Jezusa, do adoracji Jego dzieła, Jego dzieł, Jego dzieła zbawczego. I to jest to, odzyskali utraconą nadzieję zmartwychwstania. Ta modlitwa Kościoła dzisiaj, odzyskać utraconą nadzieję zmartwychwstania. Niech to się w nas dzieje. Amen.